Szanowni Państwo, witam sympatyków, kibiców Sarmacji Będzin. Po meczu Sarmacja Będzin, Śląsk Świętochłowice. Mieli Państwo wynik 3-2. Wynik 3-2. Nie ukrywam, że Śląsk prowadzi już 2-0. Ale ambicja, wola walki. No i cóż tu więcej? 3 punkty są z drużyną, która no, zajmuje 4. miejsce. Także ostatni mecz wygrali 4-0. Cieszy, bo słychać było w szatni, jak zawodnicy się cieszyli. Mili Państwo, mam przed sobą naszego obrońcę, Michała Dula. Michał, bardzo proszę w krótkich słowach, bo taki trochę dreszczowiec. Bardzo proszę. Witam wszystkich serdecznie. No, przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć, że no, przegrywaliśmy 2-0, tak? Chociaż sytuacji uważam, mieliśmy więcej, mieliśmy niewykorzystany rzut karny. I jakby no, szczęście w tym meczu nam nie sprzyjało. I staraliśmy się jak najbardziej, żeby to odwrócić. Wiedzieliśmy, że po pierwszej bramce no, po prostu może się worek otworzyć. Tak się stało. Szybkie dwie bramki, remis. Zawodnicy Śląska też już jakby podłapali to, że my jesteśmy w tym gazie. No i udało się strzelić bramkę na 3-2, co bardzo, bardzo nas cieszy, ponieważ no, nie oszukujmy się, że w tamtej rundzie graliśmy z dwoma zespołami, tak jak Cyklon i właśnie Świętochłowice. No i punktów mieliśmy 0, a w tym momencie mamy 4 punkty. Jakby jesteśmy na coraz lepszej drodze do tego, żeby piąć się w tej tabeli. No i walczyć o jak najwyższe cele. No wiadomo, sezon jest jeszcze długi i jest jeszcze dużo meczy, także mam nadzieję, że uda nam się awansować w tabeli i jakby jeszcze no, dużo osiągnąć. Michał, jesienią byliśmy w Śląsku, przegraliśmy 1-0 po wspaniałej walce. No, ale tu dzisiaj naprawdę czapki z głów. Sądzę, że teraz na święta no, podniesiona głowa każdego zawodnika. Trzeba się cieszyć. Następny mecz, mili Państwo, mamy wyjazd z Ruchem Chorzów 2. Także Michał, co jeszcze na święta możesz naszym sympatykom przekazać? No, na pewno mogę zapewnić, że w każdym meczu będziemy dawali z siebie 100% i będziemy po prostu walczyć o każdy punkt tutaj za Będzin, za to, że po prostu no, staramy się za nasz klub, od którego gramy większość już od wielu lat. No i wesołych i spokojnych świąt i tam dobrego jajka i wszystkiego co najlepsze, jakby całej drużyny Sarmacji można powiedzieć. Tyle no. Nic więcej dodać, nic ująć. Michał, dziękuję. Wszystkiego najlepszego.